Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl. W ubiegłym sezonie Damian Szwarnowiecki wygrał wszystko, co było do wygrania. Wrocławski judoka zdobywał złote medale na Mistrzostwach Europy Juniorów i Młodzieżowców. Nie miał sobie także równych na Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów. Klasę Damiana doceniła też Europejska Unia Judo, która uznała go za najlepszego judokę młodego pokolenia na starym kontynencie. W tym sezonie podopiecznego Zbigniewa Zamęckiego czekały kolejne poważne wyzwania. W najbliższy weekend Szwarnowiecki miał rywalizować w rozgrywanym we Wrocławiu Pucharze Europy Juniorów, a później udać się na zgrupowanie kadry do rosyjskiego Soczi, na którym reprezentanci będą się przygotowywać do sierpniowych Mistrzostw Świata w Brazylii. Plany te storpedował jednak uraz, którego wrocławianin doznał podczas kwietniowych Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Pierwsze badanie rezonansem magnetycznym wykazało uszkodzenie więzadeł, lecz drugi rezonans po miesiącu był bardziej optymistyczny. Ból jednak nie ustawał i Damian Szwarnowiecki w tym tygodniu udał się na kolejne konsultacje medyczne do Poznania. Od ich wyników zależy, czy judoka będzie mógł w najbliższych tygodniach wrócić na matę, czy też będzie musiał poddać się zabiegowi artroskopii kontuzjowanego kolana. Damian Szwarnowiecki uważany jest za jeden z największych talentów ostatnich lat w polskim judo. Wielu fachowców widzi w osobie wrocławianina polską medalową nadzieję na igrzyska w Rio de Janeiro 2016. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl. Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice.